a Bóg prowadzi nas po ścieżkach swojego słowa. Dziś Jezus kreśli konkretne wymagania. Jedno z nich często jest dla nas trudnością. Odpuszczajcie. Nie potępiajcie. W innym miejscu Ewangelii przypominamy sobie, jak Piotr pyta Jezusa, ile razy mam przebaczać? Czy aż 7? Ta liczba 7 oznaczała nieskończoność, doskonałość. A Jezus mówi, nie 7, a 77. Podwaja jeszcze znaczenie tej liczby. Czyli przebaczać trzeba zawsze. I dla nas po ludzku często jest to trudne wymaganie Jezusowe do przyjęcia. Jest to ono trudne, jest wręcz niezrozumiałe. Bo jaki sens ma odpuszczanie komuś, kto mnie rani i na przykład deklaruje poprawę, a tego prawa nie ma. No można przebaczyć raz, dwa. Można dać człowiekowi kilka kolejnych szans, no ale w nieskończoność? Co mamy stać się przysłowiowymi chłopcami do bicia? Tego chce Pan Jezus. Jest to po ludzku trudne. I niektórzy mogą się buntować przeciw Słowu Bożemu. Przeciw woli Bożej, która niejednokrotnie dla człowieka wydaje się być niezrozumiała. Ale, jak słyszeliśmy w śpiewie przed Ewangelią, słowa Pańskie są duchem i życiem. Są to słowa życia wiecznego. Warto, a nawet trzeba je przyjąć, jeśli chcemy dobrze dla siebie samych. Bóg, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Daniela, dochowuje przymierza tym, którzy go kochają i przestrzegają przykazań. Dlatego naprawdę trzeba pozwolić, aby On nas prowadził. Trzeba przyjąć Jego Słowo. I tutaj wchodzimy w ciągu dalszych naszych rozważań rekolekcyjnych na ścieżkę cnót, bo tutaj potrzebna jest wiara, aby przyjąć Słowo Boże w ciemno i zacząć nim żyć. Potrzebna jest wiara. Czym jest wiara? Katechizm Kościoła Katolickiego w 150 punkcie poucza nas, że wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga. I w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Przylgnąć do Boga. Jakie pełne czułości określenie. Mogę przylgnąć do kogoś, o kim wiem, że mnie kocha, że mnie nie skrzywdzi, że mnie nie zostawi. I dalej dobrowolne uznanie całej prawdy, którą Bóg objawił. Całej prawdy, takiej, jaką ona jest w swojej istocie. Bez kwestionowania czegokolwiek. Po prostu przyjmuje to wszystko, co Bóg objawił. Kardynał Pietro Gasparini poucza nas, że przyjmujemy za prawdę to, co Bóg objawił i przez Kościół do wierzenia podaje. I przyjmujemy to za prawdę nie dlatego, żebyśmy przyrodzonym światłem rozumu przejrzeli wewnętrzną prawdziwość tych praw, czyli że jesteśmy to w stanie wszystko pojąć naszym rozumem, ale przyjmujemy
przez zgląd na powagę samego Boga, który to objawił. Bo Bóg ani mylić się, ani wprowadzać w błąd nas nie może. Przyjmuje słowo Boga, bo jest ono słowem Boga. I ufam temu słowu. To nie jest proste. Człowiek ma wątpliwości. Ojciec naszej wiary, tak o nim mówimy, Abraham. Czy on nie miał wątpliwości? Miał ułożone życie. Oczywiście nie miał syna i mogło to być odbierane jako pewne przekleństwo, bo zawsze posiadanie potomka, któremu można przekazać dziedzictwo swojego rodu, było postrzegane jako błogosławieństwo niebios. Ale Abraham żył statecznie. Miał konkretny swój dobytek, majątek. Miał swoich niewolników, którzy pracowali u niego. Cieszył się szacunkiem ludzi. Miał wszystko. Bóg mu się objawia i mówi do niego: teraz to wszystko zostaw, idź. Gdzie mam iść? Idź tam, gdzie ci pokażę. I Abraham tak w ciemno. Nie od razu otrzymał od Boga cel swojej wędrówki. Bóg etapami mu pokazywał, co dalej. Ale Abraham zaufał Bogu. I to była pierwsza próba wiary. Druga próba wiary, pamiętamy, o wiele jeszcze silniejsza, o wiele bardziej wymagająca, gdy już Abraham dzięki łasce Bożej doczekał się syna. Przecież Sara już, co tu dużo mówić, była stara. Już prawa biologii przeczyły temu, że może jeszcze mieć dziecko. A jednak zaszła w ciążę, urodziła Abrahamowi syna Izaaka, tak długo oczekiwanego, upragnionego, którego narodziny były dla Abrahama zwieńczeniem tego, że Bóg mu rzeczywiście błogosławi. I co mówi Bóg? Idź i złóż go w ofierze na ołtarzu. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musiało być wtedy w sercu Abrahama. Ale idzie. Idzie i jest gotów nawet spełnić, tak wydawałoby się, nielogiczną, nieludzką, nawet niebożą prośbę o zabicie własnego dziecka i ofiarowanie Bogu na ołtarzu. Oczywiście Bóg nie chciał śmierci Izaaka, ale była to konkretna próba wiary. My raczej nie musimy chyba stawać przy takich wyborach, ale są sytuacje w życiu, które moglibyśmy określić jako takie bez wyjścia, sytuacje, problemy, pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi i wydawałoby się, że jesteśmy bezradni. Pan Jezus w swoich rozmowach duchowych z Alicją Lęczewską, to polska mistyczka ze Szczecina, nauczycielka, zmarła w 2012 roku, gdy przeżyła swoje nawrócenie, otrzymała tę łaskę rozmawiania z Jezusem i to wszystko, te rozmowy zanotowała w swoim dzienniku duchowym. I w punkcie 433 świadectwa możemy przeczytać, że Jezus skierował do Alicji takie słowa: poczucie bezsilności jest potrzebne, bo ukazuje rzeczywistą Twoją bezsilność i niemoc. To ma zbliżać do mnie, a nie oddalać. Ty masz być jak ślepa, zupełnie ślepa i bezradna i zupełnie ufająca, stawiająca kroki pewne i odważne mimo tej ślepoty i ciemności, w jakiej jesteś. To nic, że nie wiesz.
że nie potrafisz. Tym lepiej, że tak właśnie jest. Ja trzymam Cię w swych ramionach. Ja poruszam Twoimi stopami i Twoimi dłońmi. Ja otwieram Twoje usta i kształtuję w nich słowa, poruszam Twoje serce i przepełniam je miłością. Ja Twój umysł nasycam mądrością moją. Ja to wszystko czynię, ale tylko wtedy, gdy mi oddasz siebie i zawierzysz, zaufasz, choćby największa ciemność Cię otaczała, choćbyś nie widziała i nie rozumiała nic. Niech będzie tylko w Tobie miłosne pragnienie i zawierzenie, tylko to. O to dbaj, tego pilnuj. Tu koncentruj cały swój wysiłek. I również w Słowie Bożym znajdujemy to samo przesłanie. W Księdze Przysłów. Z całego swego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Tak często będzie nas Pan chciał prowadzić. Byśmy Jemu zaufali. Nie wybiegali 10 kroków do przodu, ale czynili jeden, mamy nawet krok, z tą świadomością, że jestem prowadzony, prowadzona przez rękę miłującego Ojca. To jest wiara. Czasem nawet sprawiająca, że człowiek jest gotowy wszystko zaryzykować i postąpić wbrew rozsądkowi, wbrew logice. Co nam przeszkadza w rozwijaniu wiary i zaufaniu do Pana Boga? Przypomnijmy sobie, jak Jezus odwiedza Łazarza, swojego przyjaciela i jego dwie siostry, Marię i Martę. Marta zaczyna się uwijać gdzieś przy kuchni, trzeba coś przygotować, posiłek Jezusowi, zmęczony przyszedł z drogi, a Maria zamiast jej pomóc, siada u stóp Jezusa. I oczywiście Marta skrytykuje Marię, a Jezus do Marty się zwróci. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, ale potrzeba mało, albo tylko jednego. I to jest to właśnie, siostry, bracia, nasze takie skupienie się na sobie. Tylko ja i moje problemy. Nasze zbytnie zamartwianie się. Życie, jakby to naprawdę wszystko tylko i wyłącznie od nas zależało, jakbyśmy byli skazani sami na siebie. Jakby Bóg nas zostawił, stworzył i zostawił. Przecież to nie ma nic wspólnego z wiarą. To jest pogaństwo. I często te zbyteczne troski przesłaniają nam Pana Boga i nie pozwalają, aby wiara w nas się rozwijała. I tu możemy sobie przypomnieć tę zasadę, którą podałem na początku rekolekcji. Siedź w budzie. O to właśnie chodzi. Tu i teraz. Wielki uczony angielski Isaac Newton napisał takie piękne słowa. Myślę, że smutki i troski życia podobne są do ciężkiej wiązki gałęzi, licznych i poplątanych, tak iż ciężko nam ją dźwigać. Ale Bóg nie oczekuje, byśmy je dźwigali wszystkie razem jednocześnie. Miłosierny Bóg rozwiązuje wiązkę i w dniu, w którym uważa to za potrzebne, podaje nam jedną gałązkę. Wyjątkowe dni dwie. Łatwo nam udźwignąć to, co otrzymamy jednego dnia. Wystarczy, że się troszczymy tylko w dzień dzisiejszy. I tak co dzień od nowa. My jednak często niesiemy w swych myślach i wyobraźni gałązkę wczorajszą i dodajemy jeszcze ciężar następnych dni, nie czekając, aż będzie on nam podany.
przez rękę Boga. Jak Pan Jezus nauczył nas się modlić? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Prosimy Boga w tej modlitwie o poranku, która często otwiera nasze usta, aby dał nam to wszystko, co jest niezbędne, potrzebne do życia. Aby dał nam pokarm nasz powszedni, ale nie zapas na miesiąc, na rok, na 10 lat. Dzisiaj. To wezwanie z modlitwy Ojcze Nasz to jest też dla nas szkoła wiary i pokazanie, czym jest wiara. Wierzę, że Bóg mnie prowadzi, że mnie nie zostawi. Dlatego przyjmuję to, co mi dzisiaj daje, a przyszłość zostawiam Jego opatrzności. To jest bardzo trudne. I wiara jest łaską. O wiarę, taką wiarę właśnie, trzeba nam prosić. Bo zamartwianie się, denerwowanie, myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest wbrew, zdecydowanie wbrew wierze, wbrew oddaniu się Jezusowi. Szatan dąży do tego, byśmy byli niespokojni cały czas. I wtedy właśnie rozmijamy się z łaską Bożą. I to nie jest tak, kochani, że tylko my mamy wierzyć i ufać Bogu. Bóg także wierzy nam i ufa nam. Gdy przychodzimy do konfesjonału, wyznajemy nasze grzechy. Może niektóre od lat się z czymś zmagamy. I popatrz, że Bóg Tobie ufa. I Twoje słowo żałuje za grzechy i obiecuje poprawę. Bóg bierze na poważnie. I nie zniechęca się, że obiecasz poprawę, a później ta poprawa no, może jest, ale nie za wielka. Albo czasem nie ma jej wcale. Bóg Ci ufa. Bóg Tobie wierzy. Uwierz i Ty Bogu. Na Nim się nie zawiedziesz. I dziś trzeba nam wołać tak jak prorok Daniel w pierwszym czytaniu. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy. Dziś trzeba nam za każdy przejaw naszej niewiary, lęku, braku zaufania Boga przeprosić. Dlatego dziś, kochani, takie zadanie. Na dzień dzisiejszy takie ćwiczenie rekolekcyjne do wykonania w domu, tak powiem. Staraj się tak przeżywać dzisiejszy dzień, by wszystko, co czynisz w danym momencie, ofiarowywać Jezusowi. Zapraszać Go do każdej chwili. Masz jakieś spotkanie. Idziesz, nie wiem, do pracy, na zakup, do lekarza. Wzbudzaj akt w sercu. Takie proste akty strzeliste w myślach. Powtarzaj, Jezu, bądź ze mną. Jezu, prowadź mnie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Tobie się oddaję. Bądź wola Twoja. Tobie się zawierzam. Takie proste akty strzeliste. Spróbuj tak właśnie modlić się nieustannie w swoim sercu. By umacniała się to w Tobie wiara w obecność Bożą i w Jego opatrzność. Tak spróbuj przeżyć ten dzisiejszy dzień. A co z jutrem? Jutro będzie jutro. A dziś jest dziś. I na tym się skupmy.